Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy tak nietypowo, bo pierwszy raz jesteśmy w menu Hearthstone'a, a to z racji tego, że postanowiłem zrobić sobie nowe konto, które się nazywa Beke. Mam jeszcze stare konto, ale tam gram przede wszystkim z kolegami. A na te konto będziecie mogli mnie dodać. Tutaj macie moją nazwę plus ten numerek z hashtagiem, więc możecie mnie dodać. A co my dzisiaj będziemy robić? Pogram sobie na nim, nabiję 26 rankę, więc nie nabijałem. A dzisiaj sobie otworzymy 8 pakiecików, bo aktualnie tyle zebrałem. Później oczywiście będzie więcej. Ale dzisiaj sobie otworzymy 8, żebym miał czym grać. To jest dopiero pierwszy odcinek, ale wydaje mi się, że będzie ich więcej, bo właśnie tu w ogóle żadnych tych rewersów nie mam. Dobra, no, o! Licka. Aha. No to nie jest złe. O, to jest słowo mocy macki. Nie wiem jak z tym będzie, bo to jest kolejna wijąca się maska. O, dwie mam, rzadką i epicką. Zadaj, ojej, wszystkie postacie. To nie wiem, czy to jest takie super. Dobra, już pierwsza za nami, teraz drugi pakiecik. I lecimy oczko, słuchaj. Oczko, głupo. Liczę, że chociaż jakikolwiek. O, Cikor. Cikor nie jest wcale taki, nie wiem, słaby. Znaczy, nie jest też dobry. Bo bardzo dużo gram łowców, więc znaczy, przynajmniej na tym 16 czy tam 17. Tej randze to nie jest jakaś. Nie jest jakiś super większy 16 ranga, ale wydaje mi się, że Dzikor jest za dwa many bardzo dobrą kartą 4-1, szczególnie do takiego właśnie, jakby to powiedzieć, łowcy, który gra bardzo szybko z na przykład z pustowaniem go za pomocą tresera ogarów. Dobra, tu mamy jeszcze lichwiarze spod miasta, ale go nie dodaj losową kartę. Dodaj losową kartę klasowo do twojej ręki, a skala z przeciwnika. To jest chyba spoko. A, o, ten. Mroczny Arakoa. Daję twojemu Ktunowi 3 plus 3-3. I gdziekolwiek jest. O, to jest dosyć dobre, chociaż ja Ktuna w ogóle nie lubię. Moim zdaniem granie pod jedną kartę nie, jak to powiedzieć, nie daje tak naprawdę dużej ilości możliwości, bo po prostu ktoś może bardzo szybko go wyeliminować. I na tym się skończy. Rzadka, epicka. Liczę, że chociaż jakiś może chociaż jedna legendarna. O, spoczony prorok. Nie będący murlokami, no. Te 6 many strasznie, wydaje mi się, że to boli. Losowo. No dobra, to jest trochę lepsze. Zakazane uzdrowienie wydaje całą twoją manę, przy 2 razy tyle zdrowia. O, i to mi się ta karta mi się bardzo podoba, tu widzę. Na te normalne do wojownika. Dobra, otwieramy. Dobra, jesteśmy już w połowie. To jest połowa. Nie na razie żadnej legendy. I tu standardowo słabe, średnie, też takie. Wydaje mi się, że nie będzie w ogóle grana. Chociaż teraz tak musiałem wsadzić, bo wygotiera. O! O, i ta karta mi się akurat podoba. Jest zmienny cień. On po prostu. Wydaje mi się, że to jest dobra karta, że takie niskie elementy. Co my tu dalej mamy? Dwie rzadkie. To nie wiem, czemu to jest rzadka karta. No ten to. Czarny. No nie wiem. O, to znowu to. Znowu opętany kul. Przyzwile swojego stronnika o koszcie 3. O, to już. To już bardziej mi się podoba. Teraz koniec. Nie, no, musi być jakaś legenda. No, znowu tylko jedna rzadka, co dostałem. A, fajnie, mam go już. O! To jest bardzo. To mi się wydaje, że to jest bardzo dobra karta. Bez głowy płomieniec. Wydaje mi się, że ona na pewno będzie miała dużo tak jakby. Duży wpływ na rozgrywkę. Bo za 4 mamy 7-7, ale dobra, jest przeciążenie niby. O, mamy. Czy to będzie moja legendarka? Nie ma. A, przedwieczna groza. Macka, chyba to już mówię, wszystko mieliśmy po przedwiecznej grozy. O, herold zagłady, to jest fajne.
To jest bardzo dobre. Bo jeżeli, szczególnie pod te talie pod Ktana, Ktuna, Boże, Tkana, Ktuna, po prostu, jeżeli nie żyje, wtasuje go po prostu do twojej talii, więc to jest bardzo dobre. Wielki piasecznik. A, o, to jest, to mi się podoba. Dobra, i ostatni pakiecik, nie no, musi być teraz. Jakieś legendarne, chociaż jedna. No i tak się kończy marzenia. Nie wiem, co, nie wiem, już pomyśleliście chyba sobie, a no, nie mamy co wypuścić czegoś z beznadziejnego, no to wrzucimy sobie beztwarzowego behemota, czyli gościa, który jest jakby słoniem mackim, a jakby, nie wiem, nie jestem w stanie to określić. Rzadka karta to jest, a, to już mam. No i chyba to byłoby na tyle, tak więc dziękuję za oglądanie tego odcinka i tyle. Jak chcecie więcej, to piszcie, ja będę musiał oczywiście nazbierać trochę złota, żeby sobie kupić tutaj tych albo tych, bo właśnie wycofali gobliny i gnomy. Ale tyle w tym odcinku, tak więc trzymajcie się, cześć!